Nie. Czym jest ta fotogeniczność? Widzisz, bo ja na przykład teraz siedzę i podziwiam człowieka, mam taki stan, w który wchodzę i to on właśnie mi się rozpoczął. Takie flow, takie uczucie niesamowite, jakby właśnie pracy, rozmowy, tego czegoś, co się dzieje pomiędzy ludźmi. Czujesz, że ta rozmowa płynie i to ona mogłaby sobie trwać. Już nie ma kompletnie dla mnie tutaj znaczenia, czy są tutaj jeszcze oprócz nas ludzi, którzy to rejestrują. I widzę po prostu tą odmienność w tobie i to jest dla mnie coś, co po prostu mnie zachwyca. Ta twoja piękna łysina, lekko poczochrane włosy, z którymi przeszedłeś, jakoś specjalnie się tutaj nie poprawiałeś, po prostu... Jesteś sobą. Dla mnie to jest... Może to jest teraz to zrobię. Może. Dzisiaj spotykam się z Tomaszem Tomaszewskim. Cieszę się, bo w tych oczach widzę dużo dobrego i wiem, że dzisiaj uda się nam porozmawiać naprawdę w wyjątkowy sposób, bo ten format rozmów podczas sesji zdjęciowych potrafi naprawdę otworzyć i wierzę, że dzisiaj też tak będzie, że ta rozmowa przyniesie kolejne oblicze wybitnego fotografa, którego cieszę się, że tutaj po prostu dzisiaj mam przed sobą. No pochlebstwem można dużo ze mną załatwić, więc proszę. Czy na start? Nie, tego było. To zapytam się tak wprost, jest takie moje ulubione pytanie. Kim jesteś? Fotografem. Przynajmniej próbuję być. Jestem szczęśliwym małżonkiem od 46 lat. Uważnym dziadkiem. Nie tak bardzo chyba w stosunku do dwóch dorosłych już wnuków, ile do wnuczki 6-letniej, która w wieku 5 lat straciła ojca, więc ten związek mój z nią jest wyjątkowy i szczególny. To się chyba stało dość niedawno, bo rok temu. No właśnie, tak. I próbuję w jakiś sposób wypełniać tę pustkę, choć wiem, że to jest po prostu niewykonalny projekt. No ale bardzo się staram i na szczęście mam z nią fenomenalny kontakt, połączenie. Kochamy się i okazujemy sobie tę miłość bardzo często. 6-latka, tak, to ja mam... Tak, ale niewyobrażalnie dorosła, refleksyjna, głęboka. Będzie z niej naprawdę świetny człowiek. W każdym bądź razie, no i jestem też chyba po prostu niepoprawnym wielbicielem psów. No. Jest kilka rzeczy w naszym świecie, które czynią życie znośnym bardziej. Wydaje mi się, że na pewno nadzieja, miłość, poczucie humoru, fotografia w moim wypadku, no i psy. Psy są bardzo ważne, wydaje mi się. To jakiego masz psa? No w tej chwili mam Zuzię. Kiedyś słuchałem w czasie pandemii audycji w sobotę pewnej pani doktor, która o zwierzętach opowiada w radio. No i ona mówi, że jest taki pies, który strasznie miłości potrzebuje, bo miał okropne dzieciństwo, był bity, oddawany, cierpi. Drugi raz powiedziała o tej miłości, kiedy po raz trzeci użyła tego określenia, no to podniosłem słuchawkę telefonu, zadzwoniłem i po 3 godzinach przywieźli tego psa. Aż tak to zadziałało silnie? Tak, więc wnuczka nadała jej od razu imię Zuzia i została. Podobno wygląda na owczarka belgijskiego. Ale dla mnie bardziej chyba przypomina mi rasę Kinderberry, co w prostym polskim tłumaczeniu to jest kundel bury. No trochę tak. Ale jest urocza, wspaniała. Tak jak większość psów, które przeszły przez nasz dom, ciągle mi się wydaje, że ona tylko udaje, że jest psem, żeby mnie nabrać. Mam z nią po prostu kontakt niebywały zupełnie. Upiera się, żeby wejść na moje kolana, mimo że ja stoję i usiąść na nich, więc muszę to robić przynajmniej 2 razy dziennie. I uwielbiam to. Psy są dla mnie
czymś metafizycznym doświadczeniem niemalże. Proszę, tego nie doczytałem, bo naprawdę, jak mówię, dużo starałem się zgłębić tych informacji, które tak są gdzieś tam w czeluściach internetu. Ale tutaj jeszcze przed naszym nagrywaniem wspominałeś, że jednak mimo wszystko czujesz lęk. Pewnie nie wiem, czy przed spotkaniem, czy bardziej przed zdjęciami, bo wiem też sam z własnego doświadczenia, że nie lubię za bardzo, jak ktoś mi robi zdjęcia. Jak myślisz, z jakiego powodu my możemy nie lubić zdjęć jako fotografowie? No ze zdjęć jedynie to lubię dźwięk migawki, po prostu. Z tym strachem. Nie wiem, ja się nie boję już, jestem w takim wieku, że no nie boję się wielu rzeczy. Mm-hmm. Boję się oczywiście agresji, której doświadczyłem i nie polecam tego. Z uwagi na swoją pracę, przepraszam? Słucham? Na pracę? Z uwagi na pracę, którą wykonujesz? No tak, tak, ale też i z obserwacji po prostu. Agresja jest przerażająca, paraliżująca i wystawiająca nam najgorsze świadectwo, jakie może człowiekowi chyba życie wystawić. No. Wydaje mi się tak przynajmniej do tego stopnia, że przy takiej ilości śmierci i cierpienia, z jaką mamy dzisiaj jakby do czynienia i obserwujemy, niemalże bluźnierstwem jest podejrzewanie Boga o istnienie. Ale jeśli właśnie On stworzył człowieka, to wydaje mi się, że odrobinę przecenił swoje możliwości w wielu przypadkach, jak się ludziom przyglądam. Ale rzecz, której się chyba jeszcze bardziej boję, to jest banał. Mhm. I nie chcę, żeby to arogancko zabrzmiało, że to dotyczy naszego spotkania, ale ja udzieliłem kilku takich wywiadów w życiu. Większość z nich musiałem napisać od początku, ponieważ z reguły, choć ja prosiłem na początku, żeby nagrywać to i nie wkładać mi w moje usta słów i określeń, których ja w życiu nie używam, to z reguły kończy się tym, że jest to dość taka swobodna interpretacja tego, o czym my mówiliśmy, i te myśli, które próbowałem przemycić, gdzieś się po prostu gubią. No dzisiaj tak nie będzie, ponieważ po pierwsze mam inteligentną osobę przed sobą, a po drugie jest to in extenso nagrywane, więc nie ma cięć. Nic tutaj nie będzie można zaczarować. Nie, nie, nie. Także zapytałem się właśnie o te portrety, no bo ja też gdzieś taki przez dłuższy czas na przykład bardzo często na sam zdjęcia, kiedy z reguły często sam sobie je wykonywałem do jakiegoś tam katalogu, czy coś trzeba było zrobić po prostu, żeby siebie zaprezentować do jakiegoś tekstu, to no to stawałem w jakiejś takiej groźnej minie, pozie, nie wiem dlaczego właściwie. Jakby nie potrafiłem się nawet szczerze uśmiechnąć, dopiero kiedy ktoś mi zrobił takie zdjęcie, to jakoś to akceptowałem, nie wiem. Dlatego zapytałem się, czy to z jakiegoś, że, czy to wynika u ciebie właśnie, że może nie tak wyjdę na tym zdjęciu, jak ja siebie sam widzę rano w lustrze. No tak, ta perspektywa. Tę metodę ja stosuję, kiedy sam fotografuję ten obserwowany świat. Tym wielkim przywilejem w tym Geographic, z którym ja do tej pory mam wieloletni już romans, to ten największy przywilej właśnie na tym polega, że ja miałem czas tak długi, żeby ten kurz, a przede wszystkim fakt, że moja obecność zmienia rzeczywistość, żeby to przeczekać po prostu i żeby ludzie wrócili do tych, którymi są, zanim ja tam się pojawiłem. Z reguły, jak widzimy aparat, który ktoś kieruje w naszą stronę, to staramy się po prostu ustawić, skorygować, sądząc, że powinniśmy wyglądać trochę lepiej, niż sądzimy, że wyglądamy. W moim przypadku jest jeszcze coś takiego, co ujawnia pewien fenomen fotografii, że są ludzie i obiekty, rzeczy, które na pozór nie są efektowne, a na zdjęciach wyglądają wspaniale. Mówi się na ten przypadek, że na przykład ktoś jest fotogeniczny. To akurat mnie nie dotyczy, za co specjalnie nie jestem wdzięczny stwórcy, który wyraźnie chyba nie był obecny podczas moich urodzin i po prostu zlekceważył to.
Także ja nie jestem fotogeniczny i zrobienie zdjęcia, które, kurczę, no, na którym wyjdę, ja już nie mówię na Sharon Stone podczas przesłuchania policyjnego, ale przynajmniej przyzwoicie. Ale powiem ci, nie zgodzę się z tym, że... Nie jest to czym jest, proste wyzwanie. Czym jest ta fotogeniczność? Widzisz, bo ja na przykład teraz siedzę i podziwiam człowieka, mam taki stan, w który wchodzę i to on właśnie mi się rozpoczął. Takie flow, takie uczucie niesamowite, jakby właśnie pracy, rozmowy, tego czegoś, co się dzieje pomiędzy ludźmi. Czujesz, że ta rozmowa płynie i to ona mogłaby sobie trwać. Już nie ma kompletnie dla mnie tutaj znaczenia, czy są tutaj jeszcze oprócz nas ludzi, którzy to rejestrują. I widzę po prostu tą odmienność w tobie i to jest dla mnie coś, co po prostu mnie zachwyca. Ta twoja piękna łysina, lekko poczochrane włosy, z którymi przyszedłeś, no, jakoś specjalnie się tutaj nie poprawiałeś, po prostu jesteś sobą. Dla mnie to jest. Może to jest teraz coś. To zrobię. Może. Zanim wiesz, powstanie to przerażające jesteś zdjęcie. Po prostu sobą, mi się wydaje. No, jakby nie kreujesz tu jakoś specjalnie siebie. Nie. No staram się być sobą i odkrywam, że w dzisiejszych czasach nie jest wcale to takie proste. Wolność według mnie to jest jakaś koncepcja, jakaś może obietnica, ale czy ona naprawdę występuje, czy jesteśmy właścicielami samych siebie na przykład. Więc bycie sobą nie jest proste i zawieramy ogromną ilość kompromisów po to, żeby te życie stało się jakoś prostsze, żebyśmy byli akceptowani przez środowisko. Ale ja już jestem w takim wieku, że jak każą mi założyć ciepłe skarpetki, to nie muszę się wcale tego słuchać. Także staram się być uczciwy w stosunku do siebie i też w tej fotografii, chociaż ona prawdą się niespecjalnie potrafi zajmować. I chyba nie o to chodzi, czy ona jest prawdziwa, czy fałszywa. Ona jest po prostu w wielu wypadkach czymś bardzo użytecznym. I chyba nie o samą prawdę chodzi, tylko chodzi raczej o taką intelektualną uczciwość, żebyśmy nie konfabulowali. I też żebyśmy te zdjęcia, które łączymy później ze sobą, dzięki czemu powstaje taka nowa wartość, której nie ma, kiedy zdjęcie oglądamy pojedynczo, żeby to było intelektualnie uczciwe, żebyśmy nie konfabulowali. No i tyle, więc jakby staram się, przyglądam się światu ostrożnie, powoli. Zanim podniosę aparat do ręki, to bardzo często mija wiele godzin. Ja w ogóle nie podnoszę aparatu, co konfuduje ludzi, z którymi ja jestem. Kiedy bo tracą po prostu pewność właściwie, o co mi chodzi. Więc próbuję im wytłumaczyć, że chodzi mi o coś autentycznego, co z jednej strony doprowadzi do obrazu. No jest bardzo wiele definicji fotografii. Nie sądzę, żeby którakolwiek z nich była prawdziwa, bo o prawdzie możemy rozmawiać tylko wtedy, kiedy za nią stoją dowody empiryczne, a w fotografii o empiryzm trudno w ogóle prosić, więc każda z nich jest tak samo łatwa do obrony, jak i do obalenia. Ale ja mam swoją taką definicję. Szukam obrazów, które jakby podnoszą sprawy, których zdjęcie dotyczy, na pewien poziom uogólnienia, oferując jakąś, powiedzmy, metaforę. I chodzi mi o to, żeby ten obraz, niezależnie od tego, czego dotyczy, jakiego tematu, zadziałał, to znaczy, żeby wywołał refleksję. Oto jest to jedna z rzeczy, których poszukuję w zdjęciu, że doświadczenie tylko wzrokowe nie zadowala mnie, musi być pożywka dla umysłu. Wtedy dopiero czuję, że może mam do czynienia z czymś pełnym. To trudne jest niesamowicie, to się rzadko zdarza. Ale też szukam obrazów, w których elementy, na które patrzę, mogę w miarę prosto rozpoznać. Nie muszę zbyt długo się zastanawiać, na co ja patrzę. Tu widzę trąbę słonia, tu widzę
no, pęcinek pięknej damy. Tu widzę drzewo, piękną secesyjną architekturę. Więc chciałbym patrzeć na zdjęcia, na których ja z pewną łatwością rozpoznaję te elementy, ale chciałbym patrzeć na takie obrazy, gdzie znaczenie tych elementów nie jest takie proste, że te zdjęcia są wieloznaczne. I ja wtedy doznaję rodzaju takiej nirwany, że próbuję rozwiązać ten rebus i zachwycić się światem, który jest właśnie wieloznaczny. No według nie mnie, ale super mądrego filozofa Nietzsche, który kiedyś powiedział piękne, mądre zdanie, że jeśli nawet w pierwszym momencie ja czegoś nie rozumiem, to wcale nie oznacza to, że jest to nierozumne. I ja tak podchodzę, no mimo że mam ogromne doświadczenie i też ten wiek, to wydaje mi się, że połowa świata jeszcze według mnie nie została nawet nazwana. Więc ja nie mam potrzeby przerabiania go. Są wśród nas fotografów osoby, które czerpią ogromną radość z kreowania świata. Ja się temu przyglądam, bo obraz mnie w ogóle interesuje, ale przyznaję, że nie rozgrzewa mnie to w środku. Najbardziej frapują mnie zdjęcia, które pokazują prawdziwych ludzi robiących prawdziwe rzeczy, ale znaczenie tego, na co patrzę, nie jest dla mnie takim prostym, łatwym do rozszyfrowania doświadczeniem. Mistrzem od takich obrazów... Może filiżankę, przepraszam, wezmę. Bardzo dziękuję. Mistrzem od takich obrazów jest na przykład Józef Kołdelka, gdzie wszystko, na co ja tam, wszystko, co ja dostrzegam w tych jego zdjęciach, jest czytelne. Ja widzę ławkę, ja widzę małpę, ja widzę trzepak, widzę kobietę, ale wszystko razem jest niepojęte dla mnie. Zastanawiam się właściwie, dlaczego. No, zastanawiam się i przywołuję angielskie sformułowanie, które w publicznej przestrzeni trochę nie wypada mi użyć. Ale głównie chodzi o to, że właściwie dlaczego? No, to jest to najtrudniejsze dziennikarskie pytanie, prawda? Na które próbujemy, na tych pięć podstawowych, czy cztery pozostałe, próbujemy dać odpowiedź, podpisując zdjęcia w przestrzeni dziennikarskiej. Ale na to ostatnie, piąte pytanie właśnie dlaczego, najczęściej nie potrafimy odpowiedzieć. Ja tylko chciałem wtrącić z tą prawdą, bo usłyszałem takie piękne zdanie, że prawda jest tam, gdzie nie chcemy spoglądać. Chciałbym usłyszeć, ludzie nie chcą słuchać prawdy, bo nie chcą rujnować swoich wyobrażeń o świecie. Żyją w pewnym komforcie. Żyją, szczególnie dzisiaj, no żyjemy przecież w czasach ułatwień, gdzie... Najlepszych, najłatwiejszych, to no prawda. Właśnie. No właśnie. Więc ta współczesna technologia rozleniwia nas i właściwie odbiera nam taką przyrodzoną jakby naszą potrzebę do refleksji. Za łatwo nam się żyje, więc to jest jeden z powodów, dla których jest tak dużo głupoty chyba. Tego banału, o którym na początku mówiłeś. No właśnie, tak, banału. Tak. Tego się straszliwie boję tak naprawdę. Wydaje mi się, że jest to jedno z potężniejszych zagrożeń, z jakimi dzisiaj mamy do czynienia. Takim naprawdę nie prekursorem, to jest złe słowo, ale właściwie odkrywcą tego zjawiska był José Gasset, taki hiszpański filozof, który w 30. latach poprzedniego wieku napisał książkę Bunt Mas. I gdyby nie fakt, że ja wiem, kim on był, to czytając to dzisiaj, odnosi się wrażenie, że ten esej, króciutki nawiasem mówiąc, był napisany dosłownie tydzień czy dwa tygodnie temu. Wszystko aktualne. Wszystko jest aktualne.
Czyli ta historia, no ponieważ większość z nas jej nie zna, no to przeżywamy ją po prostu jeszcze raz, nie wyciągając żadnych wniosków, nie ucząc się wiele. No dzisiaj ta sytuacja, którą on opisuje, jest bliźniacza do tych lat 30. poprzedniego wieku, jak rozumiem. I polega na tym, że umysły przeciętne, wiedząc o swojej przeciętności, wywołują takie ciśnienie, że właściwie żądają, żeby ta ich banalność i przeciętność stała się niemalże prawem. Żeby to była rzecz, która obowiązuje wszystkich. Próbują nam po prostu tę swoją przeciętność i ten banał narzucić. Więc osoby, które reprezentują umysły wybitne, które są osobami refleksyjnymi i które są też osobami odważnymi, co oznacza, że nie poddają się tak łatwo temu terrorowi opinii publicznej, są sekowane, są spychane gdzieś na margines, ponieważ reprezentują tę myśl niezależną. No wiadomo, że są w związku z tym dosyć niebezpieczne. To jest prawda, rzecz super niebezpieczna. No. Także boję się, jak mówię, niewielu rzeczy. Może jeszcze boję się Kaczyńskiego i Ziobro. Dziękuję za odwagę. I wydaje mi się, że no po prostu to są osoby, no potrafię je nazwać, ale ponieważ jest to publiczne nagranie, więc powiem jedynie tylko tyle, że są wyjątkowo negatywnymi postaciami i doprowadziły do zniszczeń, które niestety chyba nie da się odrobić, a przynajmniej w czasie, który mnie interesuje, czyli wtedy, kiedy jeszcze będę żył. My może chcielibyśmy, żeby było wszystko w porządku, pozytywnie, ale wydaje mi się, że świat, ja przynajmniej na ten moment, na którym teraz jestem, jakiegoś tam swojego rozwoju, wchodzenia w siebie, to o czym też dużo wspominasz w swoich ostatnich wywiadach, to patrzenie w siebie daje mi to zrozumienie, że chyba świat jest i będzie tak jak dzień i noc, jak słodko i kwaśne, że to po prostu takie musi być, że nawet jakbyśmy sobie powiedzieli, no to teraz jest super, zobacz Tomku, teraz już zrobiłeś, wydałeś kolejny album, no to teraz sobie odpoczniesz. Nie ma na to szans. Po pierwsze i tak skończy się kiedyś nasze życie, a więc będziemy w jakimś mniejszym, większym stopniu, wydaje mi się, odchodzili z tego świata w sensie cierpieniu lub zostawimy tych też, którzy będą cierpieli po nas. Więc wiem, o czym mówisz, o tym Kaczyńskim i tak dalej, natomiast chodzi mi o to, że jakby pogodziłem się trochę z tym, że po pierwsze każdy ma jakąś swoją drogę, dwa, to co wspominałeś bardzo często, że jesteśmy, znaczy nie nazywałeś tego bajaderką, ja to sobie nazywam, że każdy z nas jest jakąś tam bajaderką tych doświadczeń, które mamy i choćbyśmy szli teoretycznie tą samą drogą, to zauważymy pewnie co innego i to też nas będzie budowało do odbioru i relacji każdej innej, nie? No tak, myślę o tym, o czym mówisz, że właściwie specjalnie nie mamy na nic wpływu. No, statystycznie jedna śmierć przypada na jednego człowieka i z tym chyba się nie da specjalnie dużo zrobić. Nie. Ale ja bym powiedział tak, że w dzisiejszych czasach właściwie widać, że można być kimkolwiek i reprezentować dowolny pogląd. Dla mnie oznacza, że tylko tyle, że jeśli można być kimkolwiek i pogląd dowolny reprezentować, to nie jest się już nikim i nie ma się żadnych poglądów. Jeśli człowiek ma poglądy, to powinien działać. Jeśli nie działa, to znaczy, że poglądów nie ma. Wróćmy do fotografii, bo to pozostanie przy tym, my będziemy wróćmy. No, jeśli tak. Zależy ci na tym, żeby Żebyś nie denerwował. Się czymś nudnym. Nie. Zapytam się ciebie, jak z tym retuszem u ciebie jest, powiedz mi. Jak z tym ty się masz? Bo powiedz mi też tak, na przykład dużo wykonywałeś w swoim życiu fotografii studyjnej, czy ona raczej jest gdzieś tam... Niewiele. Niewiele, może, prawda? Może na początku, po czym wszystkie kontakty przekazałem przyjacielowi, który zrobił niewyobrażalną karierę. Możesz mieć? I na swoim koncie
ma kilka tysięcy plakatów, okładek płytowych. Ja cierpiałem. Aha, czyli trochę było ci... Ja straszliwie cierpiałem. Dzwonię do niego, mówię: Andrzejku, proszę, wiesz, przyjechała bardzo znana piosenkarka, przyjdź, pomożesz mi przesunąć statywy. A ja go zabierałem na pielgrzymki, gdzie ludzie na kolanach po prostu w błocie przesuwali się dookoła kościoła. Ja przeżywałem nirwanę, a on miał ponurą twarz cierpiętnika. I chciałem już nawet zadzwonić do jego brata i powiedzieć mu, że niestety nie widzę szans dla tego młodego człowieka. No ale kiedy on przyjechał do pracowni i zobaczyłem, że rozkwita jak po prostu młodziutki kwiat, zorientowałem się, że ja go namawiałem nie na ten rodzaj fotografii. Także z radością przekazałem mu wszystkie kontakty, telefony i dzięki temu, dzięki swojemu talentowi zrobił ogromną karierę. Natomiast no, mnie kreatywna taka fotografia niespecjalnie podnieca, a ciągle rozumiem znaczenie tego przemiłego słowa. Podnieca czy kreatywne? To już sam zadecyduję. Okay. W każdym bądź razie ja się zajmuję innego typu fotografią, która próbuje przyłapać świat w jego unikalnym, uprzywilejowanym momencie, co jest ogromnie trudnym wyzwaniem kompromitowanym przez twoje pokolenie młodych ludzi, które jest pokoleniem takim instant, chcą natychmiast po prostu mieć sukces. I są zadziwieni, że prawda, CNN jeszcze do nich nie przyjechało i po dwóch opublikowanych zdjęciach nie nakręciło dwugodzinnego filmu dokumentalnego. Więc kompromitują ten przepiękny, bym powiedział, pomysł, jakim jest moment decydujący opisany przez Cartier-Bressona w takim eseju Decisive Moment. I wydaje mi się, że to jest po prostu tak wspaniałe wyzwanie i tak trudne w osiągnięciu, że nawet warto poświęcić życie na to. I ci moi koledzy z mojego pokolenia, chociażby właśnie wspomniany Józef Kołdelka, czy Alex Webb, czy David Harvey, czy Gilles Perez, to są goście, którzy próbują ten świat przyłapać w tych trudnych, nawet do przewidzenia momentach, gdzie trzeba ujawnić coś, czego ja nawet nie potrafię nazwać. Nawet nie instynkt, to jest coś, jakiś taką nadprzyrodzoną swoją po prostu no, umiejętność, z którą, jak sądzę, człowiek raczej się chyba rodzi. Czyli tego retuszu nie było? Ja nie retuszuję, zmieniam zdjęcia, ponieważ bardzo często publikuję czarno-białe fotografie. Tak, widziałem tam różne efekty, które wyciągają z cieni jakieś różne rzeczy. Czyli na to sobie jakby pozwalasz? Nawet chyba nie, ponieważ ja wiem, na czym polega. Studiowałem fizykę, więc no, dla mnie fotografia cyfrowa nie jest jakąś magią. I wiem, na czym polega ten fenomen, więc też wydaje mi się, że dość rozumiem, jak zdjęcia cyfrowe należy eksponować. I jest to trochę pod prąd tego, co generalnie się w publikacjach pisze. Także ja dobrze eksponuję mój tak zwany histogram. Nie chcę tutaj nikogo obrażać tymi określeniami. Jest super prawidłowy, także te moje zdjęcia są kontrastowe, wysycone, mają 100% informacji, którą tak zwana matryca potrafi zapisać. Także zamieniając je na efekt czarno-biały, ja dużo nie muszę robić. Mogę dokonać pewnych zabiegów globalnych, czyli na przykład podnieść kontrast całego zdjęcia. Mogę je delikatnie wyostrzyć, ponieważ za tym też stoi fizyka, zdjęcie wychodzące z kamery nie jest ostre, nie może być po prostu ostre. Zresztą pojęcie ostrości w fotografii cyfrowej jest pojęciem wirtualnym. Nie ma czegoś takiego jak ostrość w fotografii cyfrowej, głównie dlatego, że nie ma obrazu. Nie wiem, czy nie chcę ciebie, broń Boże, dotknąć ani wprowadzić w stan zaniepokojenia, ale
to, co w tej chwili robisz, ta czynność nie kończy się zdjęciem. Nie ma zdjęcia, nie ma obrazu. On pojawia się co prawda na monitorze twojego aparatu, ale jest to przerobiona przez aparat wersja bardzo skompresowanego, niezwykle prymitywnego formatu, który się nazywa JPEG. Ale ten aparat, którym dysponujesz... Na szczęście robię w ramach. No. Super zawodowym aparatem, który robi zdjęcia w formacie DNG. Format RAW, którym to DNG jest, nie jest obrazem, nie jest zdjęciem. To jest kod jedynie, to jest zapis cyfrowy, który nie istnieje. Nie ma przestrzeni barwnej, nie ma go po prostu. Najpiękniej, to jest po prostu kodem. Spotkanie, więc to jest najpiękniejsze, dzisiaj widzisz. To no może będzie przy okazji. No więc właśnie. Więc żeby tak ludzi trochę uspokoić, to co my dzisiaj robimy, co... czego nie powinniśmy nazywać fotografią, bo ta jest zapisem ciągłym, a my się zajmujemy kodem, który później jest rozszyfrowany przy pomocy algorytmu, czyli wzoru matematycznego, dzięki któremu te piksele są układane. Czyli nie możemy mówić o żadnym oryginale, bo każda z wywoływarek trochę inaczej te piksele będzie nam układała, prawda? Inaczej interpretuje przestrzeń barwną, no i tak dalej. Więc kończąc ten nudny wykład o technice, która trochę obraża mój umysł, zakończę tym, że ja je przerabiam w tym sensie, że zamieniam zdjęcie, które jest w pierwszej kolejności kolorem, bo tak to zapisuje matryca każdego aparatu poza Leicą monochromatyczną. Zamieniam na wersję też kolorową, gdzie mam kolor pokazany w formie odcieni 256 walorów szarości, prawda? Jest to zdjęcie wtedy nazywane przez nas czarno-białą fotografią, więc już dokonuje inwazji, prawda? Bo tak. Świat póki co wydaje nam się, że jest kolorowy. Chociaż ja nie mam żadnego na to dowodu i chyba nikt na to dowodu nie ma. Nawet na to, że w ogóle świat istnieje. I wydaje mi się wręcz, że tak mało na ten temat wiemy, że gdyby świat wyglądał tak, jak my sobie wyobrażamy, że wygląda, to byłby to zupełnie inny świat. Ale nie komplikujmy życia. Chciałem się wiedzieć, dlaczego zapytać o ten retusz. Pięknie, jakby dziękuję za tą całą opowieść, historię, super. Natomiast chodziło mi o to, że ja często natomiast właśnie spotykam się z drugiej strony, że proszę mnie odchudzić, proszę mnie tam siwe włosy, wiesz, wyczyścić. A nie, broń Boże. Tego typu historie, więc chciałem się ciebie zapytać, czy kiedy nawet wykonywałeś jakiś portret nawet na zlecenie, czy właśnie ten środowiskowy, to kiedyś ktoś powiedział, że proszę mi to pokazać i... Tutaj chodzi mi o twoją zgodę, czy ty żyjesz w zgodzie z tym na przykład właśnie, czy pozwalałeś na to sobie? Ja myślę, że może odpowiem tak bardziej ogólnie, że znaczenie obrazu, właściwie znaczenie wszystkiego w tym obrazu, w tym fotografii, zależy od kontekstu. Jeśli kontekstem jest dziennikarstwo, czyli informacja, to ja po prostu nie wyobrażam sobie, żebym ja cokolwiek miał robić z tym zdjęciem. Broń Boże, niczego nie usuwam, niczego tym bardziej nie dodaję, nie odchudzam, no nie robię niczego. Jak powiedziałem, kontrastuję, żeby to zdjęcie dostało pewnego takiego pazura, ponieważ chciałbym, żeby zdjęcie odzwierciedlało nie to, na co ja patrzyłem, ile to, co ja czułem, patrząc na to. Jeśli ja fotografuję jakąś dramatyczną sytuację, to chciałbym, żeby zdjęcie też w ten sposób działało na odbiorcę. Także kontekst nadaje znaczenie wszystkiemu. Jeśli zdjęcie ma występować nie w kontekście dziennikarskim, a w kontekście sztuki, ja w ogóle nie mam żadnych problemów. Może ktoś zrobić mi trójkątną głowę, najchętniej dorobić mi włosy, a przede wszystkim spowodować, żebym był przystojny.
seksowny, młody, prawda, zdrowy. A nie z wiekiem nie jest tak, że już jakby to jest fajne? Zdrowy, że... bogaty, no i tak dalej, więc proszę bardzo. W wielu wywiadach, wiesz, widziałem i słyszałem, czytałem, że mówisz, że cieszysz się z tego wieku doświadczenia, które masz zabrać, więc nie no, sądzę, że chciałbyś się, być tak. wrócić do nie, młodości. Nie ze wszystkiego, nie cieszę się z fizyczności. Też. Tu widzę ogromne ograniczenia, ubywa mi energii, którą ja zawsze miałem, jasne. Wulkaniczną niemalże, ale cieszę się z innych przywar, a przede wszystkim z tego, że posiadam doświadczenie i na tyle Stwórca był dla mnie życzliwy, pomimo nieobecności przy moich narodzinach, że pozwolił mi przeżyć jakby tę refleksję i zasugerować mi, że po zdobyciu odpowiedniego już doświadczenia warto jest użyć go i pójść w siebie. I to doświadczenie prowadzi moim zdaniem wprost do mądrości. To jest prosta zależność moim zdaniem, że mądrość bierze się z doświadczenia, z niczego innego. Czyli mówiąc wprost, młode pokolenie nie może być mądre. Mogą być to ludzie inteligentni, wykształceni, posiadający coś, co jest przepiękną przywarą, takie esprit, czyli umiejętność kończenia zdania w sposób przewrotny, błyskotliwy, czasami sarkastyczny i nieprzyjemny. To wszystko mogą mieć, ale jest różnica między, prawda, byciem inteligentnym, co prowadzi do posiadania takiej indywidualnej sygnatury na przykład, czyli stylu, a mądrości. To jest taka sama różnica jak między dobrocią a słabością, prawda? Więc mądry według mnie może być głównie, jeśli nie jedynie, człowiek doświadczony, czyli stary. Także wracając do tego pytania o retuszu, możesz na moich zdjęciach zobaczyć pewną drapieżność, prawda, wysycony bardziej kolor niż to jest naprawdę. Możesz dostrzec, będąc zawodowcem, odrobinę winiety, jak ty to określiłeś, co powoduje, że masz wrażenie, że to zdjęcie jakby wybija się pewnie, świeci tak? ze środka, że jest jakieś zadziwiające źródło światła w środku. Możesz dostrzec pewną ostrość zdjęcia, ale to są wszystko zabiegi globalne. Ja mogę sobie pozwolić na manipulowanie jakby techniką, tymi suwakami, kiedy przygotowuję jakiś niezwykle prywatny projekt, który nie tyle jest odbiciem tego, na co ja patrzyłem, ile taką interpretacją bardzo indywidualną moją. I wtedy możesz sobie na to pozwolić. To wtedy mogę sobie pozwolić, że powiedzmy kogoś wyostrzę lokalnie. Mnie fascynuje w ogóle bardzo to zjawisko, co my nazywamy widzeniem. Wydaje mi się, że w ogóle tego nie ma, że to jest bardziej jakby postrzeganie. Że każdy widzi odrobinę co innego, ponieważ to, na co patrzymy, jest filtrowane przez wiele rzeczy. Naszą wiedzę lub jej brak, wiarę w wartości lub też posiadanie jakichś zupełnie księżycowych wartości, które wyznajemy. I to wszystko ma wpływ na to, co my w danym zdjęciu widzimy. Niemniej jednak ja unikam tych zabiegów, unikam pytałem też na przykład kadrowania. Ludzi. Tak mnie wyszkolili w tym National Geographic, że jeśli ja fotografuję, to zdjęcie ma być perfekcyjne na matówce mojego aparatu. Jeśli znajduję później w komputerze zdjęcie, gdzie trzeba coś byłoby obciąć, to mam do siebie pretensje, że się nie zbliżyłem i nie zrobiłem tego podczas fotografowania. Nie mam charakteru prokuratora, a już na pewno tak straszliwego charakteru jak pan prokurator Ziobro na przykład. Raczej wybaczam i staram się być łagodny w ocenie, bo niby dlaczego miałbym komuś wystawiać w ogóle jakiekolwiek oceny, ale jeśli ktoś przychodzi ze zdjęciem, które można uratować poprzez
obcięcie pół centymetra z lewej czy z prawej strony. To czemu tego nie zrobić? To ja, pomimo to, że podczas warsztatów mam monopol na gwoździe i mógłbym gościa ukrzyżować tak naprawdę, to nie czynię tego, tylko mówię, okej, obetnijmy tutaj kawałek, następnym razem postaraj się zrobić to podczas fotografowania, tak żeby nie dotykać się do tego. To jest również takie super pragmatyczne podejście mm-hmm. do życia, że ja nie znoszę siedzieć po prostu przed komputerem. Okay. Wolę leżeć. To chyba nie wychodzi w fotografii okay. za bardzo, co? No, to jest moje takie ciche marzenie. No, były jakieś gwiazdy, nie było może. Ale ja bym w ogóle się w pewnych okolicznościach, gdyby stwórca był trochę bardziej łaskawy dla mnie, to mnie by wystarczyło, prawda, leżenie w leżaku na molo, najchętniej prywatnym, w cieniu małego, ale również prywatnego jachtu i żebym obok, prawda, tego na tym molo stała szklaneczka z jakimś baśniowym płynem i też w tej sprawie mam konkretne jakby potrzeby. Takie Yamazaki 18-letnie limited edition nie obraziłoby mojego umysłu. W drugim ręku bym trzymał ulubione przez siebie cygaro kubańskie Cohibę 3,5 calową, a w prawym ręku trzymałbym książkę i naprawdę żadnej fotografii. Nie miałbym najmniejszych potrzeb w ogóle do robienia czegokolwiek. Poza myśleniem, co sprawia mi ciągle dużą frajdę. Wrócę tylko na sekundę do tych perspektyw, bo to było coś niesamowitego. Wiesz, co odkryłem, kiedy robiłem nawet taki fotospacer właśnie z Leiką w tym roku. I trochę oszukałem uczestników, mówiąc im, że każdy będzie dostawał sobie temat na ten fotospacer, żeby nie było to piękne obrazki z poranka Warszawy, tylko żeby każdy skupił się, w jakiejś uważności pochodził, szukał konkretnego tematu do rozrealizowania w 3 godziny, po czym po przyjściu oglądamy te zdjęcia i jestem ciekaw, czy udało mi się jakąkolwiek narrację w te 3 godziny zbudować. Tylko że ja ich tak strollowałem, jak to się dzisiaj mówi, w ten sposób, że oni nagle po przyjściu dowiedzieli się, że wszyscy mieli ten sam temat. I najpiękniejsze było to, że każdy, mimo tego, że mieli ten sam temat, to każdy fotografował co innego. I to jest to, co ty powiedziałeś właśnie, no tak? Właśnie, no że mimo, że byliśmy w tym samym miejscu, o tej samej porze, właściwie wszyscy pracowali na tych samych aparatach, to każdy zarejestrował co innego. To było niesamowite. Stąd można wyciągnąć prosty wniosek i być może, że nawet prawdziwy, że fotografia tak naprawdę jest wyborem i widzisz tylko to na co patrzysz. To, co chcesz. A ponieważ patrzysz na rzeczy, które rozumiesz, to oznacza, że każdy tak naprawdę widzi co innego, ponieważ większość ludzi zaprawdę bierze to, co wie najczęściej niewiele, więc kieruje wzrok na rzeczy, które są dla nich czytelne. Ludzie się raczej boją konfrontować z rzeczami tajemniczymi, niejasnymi. Więc gdyby na stole postawić szklankę prawda, wypełnioną do jakiejś tam części wodą i dać tym twoim studentom ten sam aparat z tym samym obiektywem, to powstałoby 10 różniących się znacząco zdjęć. To jest piękne. Ponieważ ludzie by zinterpretowali to, filtrując to, na co patrzą, przez to swoje doświadczenie, wiedzę, wiarę, fobię, strach, tak. niepewność tak. i dziesiątki innych rzeczy. Stąd no, trudno w ogóle mówić, prawda, o tej prawdzie o świecie. Nie ma jednej, wydaje mi się. Tyle ile ludzi, tyle prawd, można powiedzieć, nie? No, że prawda takiej osoby, która zwycięża, jest trochę czymś innym niż prawda osoby, która przegrywa, a dwie mówią o tym samym. To najczęściej pokazuje taką historię. Ile tutaj powiedz widzisz rzeczy, tak, te zasłoniętych? Większość ludzi mówi jedną rzecz, znaczy, że widzą trzy palce, a ja mówię, a ja widzę dwie przestrzenie. No właśnie. I możemy się pokłócić, tak. to co widzimy, nie? Tak naprawdę cztery, bo jeszcze są przestrzenie poza nim. No masz rację, widzisz trzecia osoba, by to mogła zauważyć, nie? Tomku, tak, zmieniłbym teraz tło. A proszę bardzo. No tak, tak. No. No to już ten świat, który... Więc cieszę się, że parę mi tego zostało, to już są takie perełki właściwie. No, ale... Ale tak jak powiedziałeś, że
Trochę to nasze pokolenie jest instant i mimo, że mój ojciec fotografował analogiem i mnie tego uczuł, zarażał, to cholipka jakoś Polaroid dawał mi tą natychmiastowość efektu od razu. No 3 minuty, tak? I już miałem. Jakby było zaspokojona moja niecierpliwość. No tak, tak. Poza tym jak to był slajd, to raczej trzeba było się upewnić, że ekspozycja i wszystko jest właściwe, więc... Znaczy ja tego nigdy nie robiłem, ale może też dlatego, że w Geographic nie było limitu na film. Okej. Okay. Po prostu ja dostawałem tyle, ile uważałem, że będę potrzebował. Jeździłem z malusieńką torebusią, gdzie miałem 2 korpusy Leica, 3 obiektywy i wiozłem walizkę filmów. Ale i tak naświetlałem mało, bo chyba rekord pobił Gilles Perez, który robiąc materiał o Bulliwarze, takim rewolucjoniście, naświetlił 2200 rolek filmu. W jakimś konkretnym czasie? W ciągu 1,5 roku. No. Ale z reguły około 1000 rolek każdy fotograf naświetlał. Rocznie? Nie, na jeden materiał. O matko. To nie wiem, czy to jest jakby... Znaczy z drugiej strony dziś to chyba jakby jest okej dla mnie, bo dziś też zastanawiałem się też o rano, ile ty musisz tych zdjęć narobić, bo ktoś oglądał wcześniej jeszcze jakiś wywiad tutaj tak na przykład, to co to za fotograf, że musi tyle zdjęć narobić? Kurczę, mówię, ale może ja chcę zrobić 5000. Co cię to obchodzi? A czasem zrobię jedno i wiem, że jest to. No tak. To jest różnie. To no też tak. Jakby zależy od tej energii, o której mówiłeś, że jak wchodzi ktoś nowy, że ty musisz przeniknąć troszeczkę w to środowisko, w którym jesteś, że twoja energia wprowadza też jakąś zmianę wśród tych ludzi i chwilę musiało upłynąć, żeby oni znowu poczuli się, że nie wiem, może jesteś swój i no dopiero... Tak, za tym nie wszystko zasługuje na fotografowanie, to musi być coś szczególnego, wyjątkowego po prostu, magicznego w jakimś sensie. Teraz powiem też ci, że... Tajemniczego, wiesz, żeby to doświadczenie nie było... Wiesz, patrzenie na obraz, który ja rozumiem, zanim on się wyświetli na ekranie, wiesz, komputera, to szkoda mi na to czasu po prostu. Więc ja nie mam pretensji, wiesz, do świata i jestem właściwie zachwycony tym, że to, co mi chodzi, jest trudne, bo nie chciałbym się, wiesz, gdyby fotografia, gdyby była jakaś metoda na to, żeby znaleźć formułę na to, co jest fotografią, a nie tylko zdjęciem, to ja bym chyba się nie chciał już nią zajmować. W jaki byłby sens? Mnie najbardziej podnieca to, że wiesz, wychodzę i nie mam żadnej pewności, czy ja w ogóle, wiesz, wrócę z czymkolwiek. Czasami wracam z połową zdjęcia, które w połowie zaczepia o pojęcie fotografii, ale zaledwie w połowie. I nie czepiam się. Natomiast jeśli się uda coś, to wtedy, wiesz, ta satysfakcja jest po prostu czymś magicznym. Ale w związku z tym też jesteś samokrytyczny wobec siebie chyba dość, jakby kustoszem swoich prac, no, na pewno. Nie mam najmniejszego problemu, żeby większość rzeczy zabić. Nie wyrzucam ich, bo sądzę, że wiesz, po mnie za 50 lat jakiś socjolog, jak będzie na to patrzył, to dopiero będzie miał zabawę. Zobacz, jak oni byli ubrani, co oni, w tym sensie, co oni nosili, czym oni się otaczali, te meble wiesz, z płyty paździerzowej, no po prostu koszmar jakiś. To samo, to jest, co my przeżywamy, prawda, dzisiaj oglądając takiego Lertika, prawda, jego zdjęcia, których motywacją było zupełnie co innego, niż my sądzimy, że dzisiaj, że jest. Więc nie chciałbym też, żeby życie traktować jak przedmiot. Więc już zależy mi na pewnym takim też jakby
nie wiem jak to nazwać, żeby nie było to zbyt górnolotne, na jakimś takim, wiesz, duchowym doświadczeniu. No. Ja kiedyś fotografowałem króla cyganów w Rumunii, który powiedział do mnie, no dobrze, już ufamy tobie, bo tutaj masz polecony jesteś przez znajomych, mm-hmm. więc dobrze, zrobisz mi to zdjęcie, ale ja, wiesz, nie chcę, żebyś ty mnie tym fotografował. A ja miałem Leica M4 chyba, mm-hmm. z obiektywem, który fabryka zrobiła na zamówienie. O. Wiesz, taka stara konstrukcja obiektywu 35 mm ze światłem mm-hmm. 1.4, który był tak drogi w produkcji, że przestali tę konstrukcję produkować. Mm-hmm. No ale jeszcze udało się mi ich przekonać, zrobili mi na zamówienie taki obiektyw. No on do mnie mówi, wiesz, no tu tam mówi, że jesteś z tego National Geographic. Nie bardzo ci ufamy, no ale niech tak będzie, nie będziemy, wiesz, się czepiać. Natomiast ja nie chcę, żebyś mnie tym fotografował. Mhm. I dali to swojego? Wiem, że się wstydzisz i nie przyznasz się, że nie masz pieniędzy, więc powiedz mi, co jest naprawdę dobrym aparatem, to ja wyślę tu chłopców i oni kupią ci ten aparat i ja chcę, żebyś tym czymś przyzwoitym sfotografował. No dopiero musiałem mu wytłumaczyć, że aparat ten pozorny jest mniej więcej tyle wart, ile połowa jego złotego Mercedesa, który wstał, wiesz, w stajni zamknięty, i że mam super obiektyw, najdroższy na świecie. No więc uspokoił się i pozwolił mi tą lajką siebie sfotografować. Wiesz. Także to jest pewna przewaga, kiedy wchodzisz w świat i wiesz, i nie jesteś osobą, po pierwsze, zmieniającą rzeczywistość, a po drugie, taką inwazyjną. Mm-hmm. Unikaj głośnych i napastliwych. Tacy są udręką. Pamiętam taką frazę z Piwnicy pod Baranami. Tomku, drogi, chciałbym teraz zrobić portret pomalutku kończąc, bo ta formuła chciałbym, żeby trzymała się jednak godziny, co nie jest z tobą proste, bo z tobą chyba można było zrobić serię w ogóle 10 odcinków i to nie byłoby końca. Czy my zaczniemy w końcu jakąś rozmowę? Nie, bo te zdjęcia widzę, że robisz, ale czy próbowałem. Miał być tu jakiś wywiad? Czy to w końcu nastąpi, czy rezygnujemy? Historia z tobą jest taka, że ty po prostu odpowiadasz bardzo często na wiele pytań z jednego pytania. I to jest wspaniałe z tobą. Każdy jest jakby inny rozmówca. Mnie, no. Nie, nie chciałem przerywać. Próbowałem, ale też jakby szanuję twoją opowieść, historię, więc to jest niesamowite. Policjant mnie zatrzymuje i do mnie mówi, no nie, panie Tomku, co ja mam z panem zrobić? Ja mówię, niech pan na mnie nakrzyczy. Ja chciałem się zapytać na koniec może tak naprawdę, co daje ci przekazywanie wiedzy i co czujesz, kiedy widzisz, że ktoś wzrasta też dzięki tobie? Bo ja przynajmniej jako to odkryłem, dzieląc się tam od niedawna tą wiedzą, poczułem, że mogę to już robić, że to jest niesamowite uczucie. Ono jest tak budujące, tak uskrzydlające mnie, dawanie komuś wiedzy, dzielenie się tym, pokazywanie. Oczywiście nie, że przekazuję 100%, bo oni mogą sobie wziąć ode mnie jakąś część, co im pozwoli się rozwijać dalej. Niesamowite. Ale chciałem się ciebie zapytać, jak to ty, bo wiem, że cały czas to robisz i to jest piękne. Choć brutalnie zastrzegasz, że będziesz piłą drewnianą cioł i będziesz... Ale to się z jakiegoś dziwnego powodu podoba. Otóż tak, mówiąc najprościej, powodów jest wiele, w tym takie bardzo merkantylne. No ja po prostu żyję z tego. Mhm. Staram się, wyznaję bowiem prostą zasadę, że za pracę wykonywaną człowiek powinien być wynagradzany. Ja robię to maksymalnie rzetelnie, jak potrafię. Podchodzę do tego super poważnie i ta wiedza, którą przekazuję, mam wrażenie, że reprezentuje dość wysoki poziom. Mhm. Ale jest taki powód, bym powiedział, no, bardziej wartościowy, a mianowicie wydaje mi się, że trudno mówić o życiu szczęśliwym, jeśli jakiegoś dobra, nawet małego, człowiek po sobie nie zostawia. Chętnie bym być może rozdawał pieniądze, ale ponieważ ich nie mam, to rozdaję to, co posiadam, to, co zdobyłem przez to doświadczenie, czyli wiedzę, dzielę się tym. To piękne. I to jest to małe coś, co mam wrażenie, mogę
jakby zostawić po sobie. Innymi słowy mówiąc, jestem takim listonoszem, który bierze, posiada wiedzę i dostaje informacje i dostarcza ją innym. Tym samym zresztą jest fotografia. Ja namawiam, żeby myśleć o sobie, że się jest takim listonoszem, co pozwoli się przestać jakby bać ludzi. W fotografowaniu nie ma nic złego. Po prostu nie może być nic złego. No, pod warunkiem, że wiemy, jak się zachować, no to zawsze jest pozytywna wiedza. Jeśli człowiek nie wie, jak się ma zachować, to od nas zależy, jak to wykorzystujemy. Porządnie zachować i na tym kończy się ten problem. Ale w samym fakcie fotografowania nie potrafię wskazać nic złego. Istotne jest to, co się dzieje później, jak my tę naszą fotografię używamy, ponieważ tak jak tu wcześniej powiedziałem, znaczenie wszystkiego w tym fotografii zależy od kontekstu. Dokładnie tak. Także co innego, na co innego powinniśmy być czujni, zwracać uwagę, kiedy wkładamy to do gazety codziennej, informacyjnej. Co innego powinno nas niepokoić, gdy wkładamy to do magazynu typu, prawda, Zoom czy tam cokolwiek, art. Wróćmy sztuka tylko... jest, jak wiadomo, sztuczna. Co czujesz, kiedy dajesz tą wiedzę? Z jakim wychodzisz? Już odchodząc od tego, że jest to jakby twój zarobek, to rozumiem jasne, to jest piękne zdanie, które powiedziałeś, że to jest naturalna, powinna być, że za pracę otrzymujemy wynagrodzenie. Ale powiedz mi, co czujesz tak naprawdę w głębi serca, jak dajesz, widzisz, że ktoś tam rozchwita? Nie chcę być, wiesz, tutaj szerzyć jakichś, wiesz, banałów, no nie mówić, tak, że szczerze, czuję satysfakcję. Czuję ją oczywiście. Uwielbiam sukcesy u tych osób, które przechodzą przez tę Golgotę. Na szczęście twórca pozbawił mnie tej cechy zazdrości. No, o, może to wspaniałe. Może to brzmi okropnie, ale naprawdę jestem zachwycony, jak komuś coś udaje się zrobić dobrze. Za pierwszym razem najchętniej. Więc mam rzeczywiście satysfakcję, ponieważ w tej chwili jest dość znaczna grupa osób, która przechodziła przez te męczarnie i odcięła w pewnym momencie tę pępowinę i stała się samodzielnymi fotografami, uzyskując niebywałe sukcesy. Super. Pozdobywali te wszystkie konkursy w Polsce, prawda? Wydali świetne książki. Niektóre przypadki były tragiczne, traumatyczne na początku, ale ci, którzy wytrzymali. Okej, czyli jednak coś z tym jest. Nie, no, nie ukrywam, że potrafię być też okropny. No słyszałem tam razem, znaczy akurat razem nie byliśmy w tym odcinku u Michała Mrozka, Pokochaj fotografię, on robi te mastermindy, to któryś tam z chłopaków, Michał Warda bodajże, powiedział, że na jednej z twoich lekcji podarłeś mu rzeczy i powiedziałeś, zabierz mi to gówno. On mówi, że to było silne, ale mu bardzo dużo dało. To konfabulacja. No, to nie, było gdzieś tam wspólna rozmowa. Nie ośmieliłbym się porwać, zniszczyć czyjejkolwiek pracy. Ja nawet jestem to w stanie zrozumieć, wiesz. W Natomiast każdym razie chodzi mi o to, że powiedzieć, że to się po prostu niestety do niczego nie nadaje. Różnica między jakby takim komunikatem, a tym komunikatem dostarczonym właściwie polega na tym, że nie może być to po prostu nagie zdanie. Ja zawsze tłumaczę, dlaczego uważam i też dodaję, że ta osoba, która tego słucha, wcale się nie musi zgodzić ze mną, ponieważ oczywiście ja nie mam pretensji do tego, że posiadłem całą tajemną wiedzę. Mogę tylko mówić w oparciu o swoje doświadczenie, że to nie jest fotografia. No tak. To jest zaledwie kiepskie zdjęcie, które rozumiem, ja wiem, zanim nawet na nie spojrzałem, już wszystko wiem. Więc bardzo proszę nie marnować mojego czasu. Poza tym do ciebie bo... też nie muszą przychodzić ludzie, którzy też słyszeli opinię, że potrafisz być surowy. Ja też to na przykład powiem ci właśnie, że akceptuję. Są, którzy będą głaskali, mówili, tak, to jest piękne zdjęcie. Pytanie, jaką szybko będzie to widział, czy to jest piękne, czy nie piękne zdjęcie. Czym jest piękne to wydaje zdjęcie? Mi się być niemalże kryminalną działalnością, bo... Nie ma wtedy rozwoju. Wtedy, nie tylko, ale wtedy po prostu ludzie idą ciągle tym ślepym tunelem. No moim zadaniem jest jednak uświadomić im, do czego przynajmniej świat w tej chwili według mnie doszedł
i zasugerować im, żeby nauczyli się oddzielać banał od rzeczy wartościowych i gdzie ta wartość jest, w czym ta wartość jest ukryta. Więc ja tłumaczę, to nie jest tak, że to wyrzucam w ciszy. Mm-hmm. Ja wiem. Tylko mówię o tym, przepraszam bardzo, ale przekaz jest niezwykle naiwny. No to trochę obraża mi moją inteligencję. Mm-hmm. Więc będę nieprzyjemny. Także jutro proszę nie przynosić takich, tylko się postarać o coś bardziej skomplikowanego. Tak, żebym ja przez dłuższy czas się mógł przyglądać jakiejś fotografii, zanim ją w końcu zrozumiem. No, stosuję różne sztuczki socjotechniczne, ale nie przypominam sobie, żeby ktoś planował jakiś na mnie zamach. Nie, wierzę, że takiego nie ma, ale chcę też powiedzieć, że dziś są troszeczkę takie czasy, wiesz, w których jak bierzesz udział w konkursie i nawet jak nie wygrasz, to dostajesz nagrodę za to, że wziąłeś udział. I to chyba nie jest okej. Okay. Tak? No chyba tak. Jak również to, że większość tych konkursów jest płatna. Ja to boleśnie to przeżywam, ponieważ są kraje, gdzie powiedzmy $20 za wpis, żeby wziąć udział, jest kwotą, która służy do wyżywienia 6-osobowej rodziny przez miesiąc. Okay. Bangladesz na przykład, takie miejsce. Mm-hmm. Ja piszę do tych instytucji nawet takie listy, że chciwość chyba też ma jakieś granice i że oni eliminują prawdopodobnie bardzo utalentowanych fotografów, których nie stać na to. Ja mogę sobie pozwolić, chociaż nie robię tego z innych powodów, i zapłacić powiedzmy odstępne na takim konkursie 20 czy tam ileś tych dolarów, ale znam całą masę miejsc na świecie, gdzie to jest w ogóle niemożliwe. Ja, Tomku, tak jak powiedziałeś, że mogę, pozwalasz mi przerywać. Przerywam pomału, bo proszę, naprawdę już mija. Chciałbym ci zrobić na koniec lekko już pozowane zdjęcie. Chciałbym po prostu poprosić ciebie, żebyś spróbował dać z siebie ty, żebym dokonał zapisu nie obrazu, tylko tego kodu, o którym mówiłeś wcześniej. Ale gdybyś mógł docisnąć okulary troszeczkę, będę ci wdzięczny. A teraz daj energię z siebie taką, jaką chcesz, jaką czujesz. Czyli teraz dochodzimy do momentu, w którym trochę ty możesz dać się mi zarejestrować. Po godzinach, wiesz, tego bełkotliwego, rozumiesz, tych wypowiedzi moich, żebym ja tu jeszcze jakąś energię z siebie wydobył. Masz, ja to widzę, tak, oczywiście. Tak, dobra. Robię 3 zdjęcia, ostatnie naprawdę. Jeszcze mam dla ciebie mój album, upominek, jakby podziękowanie, że tutaj przyszedłeś. Dobra, ostatnie 3 zdjęcia i teraz od ciebie. Każde 3. Babcia ci mówiła, żebyś siedział. Każde 3 jest doskonałe, wiesz, dobra. Babcia mi mówiła różne dobre rzeczy. Pamiętaj, że ludzie dobrze wychowani nie chorują. Ja przyszedłem do niej i mówię, babciu, jestem strasznie chory. Gdybyś był dobrze wychowany, to byś wiedział, że ludzie dobrze wychowani nie chorują. Spadaj. Bardzo teraz fajnie się wyeksponowała twoje siwe włosy na tym czarnym tle. Ja wiesz, jesteś super milasem. No. Nie, no serio. Takie są właśnie porozrzucane. Prawdziwy Tomasz Tomaszewski był gościem na koniec, tak jak powiedziałem. Bardzo. Jeśli coś mi wyszło w życiu, to głównie włosy. Album, który wydałem w zeszłym roku, udało mi się dokumentować to, co ci wspominałem, mojego ojca. To na spokojnie polecam przejrzeć sobie jednak w domu. No tak. W jakimś zaciszu. To bardzo piękny pomysł. Powinniśmy robić. Mało ludzi tego to robi. Świat nie wiem, czy jest na to, wiesz, gotów dziś. Ty jesteś z tych czasów, kiedy prawdopodobnie zwłoki dziadków leżały jeszcze czasami, nie wiem jak to w Warszawie było, skąd pochodzisz, ale wiem, że tak bywało w małych miejscowościach, że zwłoki potrafiły leżeć jeszcze 2-3 dni nieboszczyka. Jakby była możliwość, wiesz, pożegnania się, dziś tego nie ma. Tak, żegnaliśmy się. Dobrze, to jest poważna rzecz, więc ja potrzebuję być w nastroju, żeby... Oczywiście, nie po takiej rozmowie. To skonsumować. Bardzo ci dziękuję za tę przesympatyczną rozmowę. No to ja dziękuję. To było świetne. Miło z tobą. Dzięki wielkie.